Placówki medyczne borykają się z ciągłym brakiem pieniędzy na leczenie pacjentów, a co dopiero na inwestycje. Po wielu latach w działdowskim szpitalu udało się przebudować salę intensywnej opieki kardiologicznej. W nowym pomieszczeniu zostało wygenerowane miejsce na 5 stanowisk. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa system wieloparametrowego monitorowania funkcji życiowych, złożony z 5 monitorów przy stanowisku chorego. Oprogramowanie umożliwia archiwizację i generowanie raportów. Na wypadek awarii prądu sala zabezpieczona jest zasilaniem akumulatorowym. Do sali trafiają pacjenci z obrzękiem płuc, zawałem, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca czy zatorowością płucną. Sprzęt mamy bardzo wysokiej klasy. Sprzęt potrafi monitorować akcję serca, sprzęt potrafi monitorować ciśnienie, saturację krwi. Potrafi to rejestrować. Monitory, mamy ich 5, są spięte w centrale, czyli jest możliwość obserwacji 5 pacjentów jednocześnie. Na 29. sesji Rady Miasta w Działdowie powróciła sprawa budowy basenu. Radny Mrowiński w obawie przed problemem z jego realizacją przedstawił doniesienia prasowe, jakie udało mu się wyszukać na temat firmy, która ma budować wodne centrum w Działdowie. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta także ma obawy co do wykonawcy tej inwestycji. Przedsiębiorstwo do końca października miało dostarczyć materiały pozwalające uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych. Niestety nie są to materiały, które spełniają wymogi projektu budowlanego i nie mogą zostać złożone o pozwolenie na budowę. O tym fakcie zostanie wykonawca poinformowany w poniedziałek, no i będziemy od niego oczekiwali poprawienia tej dokumentacji, tak aby była zgodna z naszymi oczekiwaniami. Ratusz wypowiedział umowę dotychczasowemu wykonawcy parku wodnemu w firmie Kornas, wypłacając jej około 800 tysięcy złotych. Wykonawca nie zamierza jednak schodzić z placu budowy. Bezpośrednią przyczyną odstąpienia było zaniechanie przez Kornas na okres dłuższy niż 20 dni prac na placu budowy. Nie możemy tolerować sytuacji, że wykonawca przez tak długi czas nic nie robi. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie zorganizował w Wilnie Akademię Polskości. Warsztat był prowadzony technikami aktywnymi. Dzięki tym z pozoru banalnym ćwiczeniom relacja uczeń-nauczyciel ma być o wiele prostsza i niezawodna. Nauczyciele litewscy mogą czuć się dopieszczeni. Zajęcia mieli zorganizowane praktycznie pod nosem. Do stolicy Litwy, Wilna, została zaproszona także redakcja telewizji Mazury. Warsztat został szczegółowo zdokumentowany, a efektem naszej pracy będzie także program o Wilnie, zrealizowany we współpracy z lokalną młodzieżą. Akademia spotkała się z pozytywnym odbiorem, co daje jeszcze większą motywację do działań władzom ośrodka z Ostródy. Projekt Akademia Polskości zakłada 6 takich spotkań, 3-dniowych warsztatów oraz moduł e-learningowy. Jeżeli będzie zdiagnozowane przez nas zapotrzebowanie, bo o tym również myślimy, przygotowujemy dobre narzędzia diagnostyczne, będziemy starali się proponować nauczycielom również inne formy doskonalenia. Krajowa siódemka to raj dla piratów drogowych. Nadmierna prędkość, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych to najczęściej popełniane grzechy przez kierowców. Pod koniec października jeden z zatrzymanych próbował przekupić niedzickich funkcjonariuszy. Oficer dyżurny na miejsce skierował grupę dochodzeniowo-śledczą. Teraz 26-letni kierowca oprócz mandatu za przekroczenie prędkości może zostać pozbawiony wolności do lat 10. Policjanci, którzy realizowali działania prędkość, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem Honda. Powodem było przekroczenie prędkości o 35 km. Mężczyzna ten początkowo próbował policjantom powiedzieć, aby tą sprawę załatwić w inny sposób. Wykorzystał moment, kiedy policjant otworzył drzwi do radiowozu i tam włożył 4 banknoty 100-złotowe. Policjanci o tym fakcie oczywiście powiadomili dyżurnego policji. Moli książkowych nie brakuje, ale niektórzy ze względu na zły stan zdrowia mają problem z dostaniem się do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Z myślą o swoich czytelnikach instytucja przygotowała nową usługę pod nazwą Książka na telefon. Po wykonaniu telefonu bibliotekarz dostarczy publikację do domu, a później ją odbierze. Usługa jest bezpłatna. I tu warto zaakcentować, że ostatnio księgozbiór został wzbogacony o 1000 książek i 100 audiobooków.
Jest to nowa usługa skierowana do wszystkich osób niepełnosprawnych, uciążliwie chorych, którzy w sposób tradycyjny nie mogą przyjść do biblioteki i wypożyczyć książki. W związku z tym mogą zadzwonić pod numer telefonu 23 kierunkowy 697 2043 i zamówić książkę u bibliotekarza. Trzydziestego października odbyła się 38. sesja Rady Miejskiej w Nidzicy. Tym razem obrady odbyły się sprawnie i szybko. Radni nie mieli zbyt dużo pytań czy wniosków. Nawet burmistrz musiał tłumaczyć się za komisje, które nie przedstawiły żadnych interpelacji. W wolnych wnioskach pojawił się temat odpadów biodegradowalnych. Sołtys Tatar zauważył, że w harmonogramie odbioru w sezonie jesienno-zimowym nie ma takiej pozycji. Wydaje mi się, że na terenach wiejskich no to jest chyba sztuczny problem, panie sołtysie, no co zrobić z bioodpadami. Po prostu jeśli chodzi o gospodarstwo domowe, no nie segregować w tym czasie. Jeśli chodzi o odpady typu liście, trawa, w okresie zimowym nie występują, nawet jeśli teraz pojawi się jeszcze jakaś tam ilość w listopadzie, no trudno, jakoś tam musicie w tym roku poradzić sobie. No ja również mam w dom jednorodzinny i taki sam problem. Przy Galerii Mazurskiej w Ostródzie z dniem 8 listopada zostaje wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Droga wiodąca do akwaparku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Wyszyńskiego będzie jednokierunkowa. Miejsca parkingowe przy obiekcie zostaną w większości zlikwidowane. Zmianie ulega odpłatność za korzystanie z podziemnego parkingu. Czas parkowania za 1 zł zostaje wydłużony do 3 godzin. Każda kolejna godzina będzie wynosić złotówkę. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa i zapewnienia większego komfortu zmotoryzowanym klientom obiektu. MMA Team Ostróda zaczyna się rozkręcać i dobrze reprezentować stolicę powiatu ostródzkiego na ogólnopolskich zawodach. Pod koniec października z Mistrzostw Pomorza Amatorskiego MMA, które odbyły się w Pucku, zawodnicy przywieźli złoto i srebro. Na najwyższym stopniu podium stanął Mateusz Woźniczak. Wywalczenie złotego medalu odbiło się na zdrowiu. Sportowiec ma przerwę w treningach z powodu wykręconego kolana i naderwanego lekko wiązadła. Kontuzja nie spowodowała niechęci do dalszych szkoleń. Wręcz przeciwnie, zawodnik chce startować już w grudniu w Mistrzostwach Polski. Marzenia się spełniają tak naprawdę i wolę być tutaj na macie, zapoznawać nowych ludzi, uczyć się czegoś nowego, niż tułać się gdzieś, nic nie robiąc, siedzieć przed komputerem, przed telewizją i pić piwo. Tenisiści Kondo Hotel Smorliny Ostróda w Halloween rozegrali zaległe spotkanie z trzeciej kolejki Superligi. Ich rywalem był ostatni zespół w tabeli Energa Manekin Toruń. Tenisiści z Ostródy pokonali ekipę z Torunia 3-2. Dla kibiców, którzy uważnie śledzą rozgrywki, taki wynik to nie nowość. Podopieczni Tomasza Krzyszewskiego już kolejny mecz zakończyli takim rezultatem. Dzięki wygranej zespół zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów. Najbliższy mecz Ostrudzianie zagrają 25 listopada z Palmiarnią Zieloną na górę. Początek spotkania o godzinie 19:00. Brawo, Fulpio! Jedenasty listopada to dzień, w którym obchodzimy Święto Niepodległości. W Ostródzie msza święta w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny rozpocznie się o godzinie 10:30. Tuż po niej zostaną złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem Suwerenności Niepodległości RP. Obchody zakończą się koncertem galowym na zamku. Na scenie o godzinie 17:00 pojawi się zespół tańca Polskiego Mazur. W Suszu natomiast uroczysta msza święta w intencji ojczyzny zaplanowana jest na godzinę 12:00 w kościele Świętej Rozalii. W programie 123 lata do wolności. Na 14:20 zaplanowano przemarsz i manifestację mieszkańców pod pomnikiem nieznanego żołnierza. W Działdowie Święto Niepodległości obchodzić będziemy również na sportowo. W hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum nr 2 odbędzie się turniej siatkówki. Początek rywalizacji o godzinie 10:00. Na kolejne premierowe wydanie wiadomości zapraszamy Państwa we wtorek. 12 listopada wyemitujemy fragmenty 29. sesji Rady Miasta w Działdowie.